Zabiłem cię już piąty raz, Torgalu. Chyba nie jesteś w formie. Nie, to nic takiego. Nic takiego. Walczymy dalej, Kierulfie? Wystarczy tego na dzisiaj. Za stary już na to jestem. Akurat. Zabiłeś mnie 5 razy. Niewiele już cię mogę nauczyć, Torgalu. Chodź, opowiedz mi lepiej, co cię trapi. Nic takiego, Kierulfie. Po prostu rano wyjeżdżamy za Liczyń szukać swojego miejsca na ziemi. Pewnie nie wrócimy już. Będziemy w drodze długi czas i odczuwam lekki niepokój. Jesteś jeszcze gorszym kłamcą niż szermierzem. Myślisz, że w to uwierzę? Martwisz się niby wędrówką. Dobre sobie. Byś przecież nigdy nie potrafił usiedzieć w miejscu. Jak miałeś 7 lat, dobrze, dobrze, zrozumiałem. Po prostu to jest głupi, ale chodzi o sen. To sen mnie tak zastanawia, ale przecież to tylko sen. Nie ma zwykłych snów. Każdy ma jakieś znaczenie. Pytanie tylko, czy sprawiedliwy Odyn pozwoli ci je dostrzec. A co, tyś teraz Herold Odyna? Nie jestem tylko starym człowiekiem. Albo aż starym człowiekiem. W każdym razie wiele już widziałem i wiele słyszałem, a także wiele wyśniłem. No dobrze. No więc to był sen, ale to jakby nie sen. Chcę powiedzieć, że wszystko wydawało się prawdziwe. Że kiedy się obudziłem, nie wiedziałem, czy już się obudziłem, czy śnię dalej. Rozumiesz? Doskonale. A więc zaczęło się od tego, że gdzieś jechałem. Pamiętam gdzie. Śnieg zasypał puszczę. Wszystkie gościńce i przecinki znikły pod warstwą świeżego puchu. Zgubiłem się. Kilka razy zawracałem konia, by spróbować innej drogi. Ani razu nie zajechałem dalej niż na 2 stajania. Raz trafiałem na nieprzeniknioną ścianę lasu, innym razem tylko dzięki czujności Furala nie spadłem w przepaść. Mróz tężniał, a ja miałem wrażenie, że z boru dobywa się cichy, lecz jakże dobrze słyszalny śmiech wyczekujących na błądzących wędrowców troli. Już dobrze, mój wierny Furalu. Zaraz poszukamy miejsca na popas. W tej zamiecie nie ma sensu się pchać w głąb lasu. Zresztą nadciąga mrok. Ale Fural zupełnie mnie nie słuchał. Wprawdzie jest tylko koniem, ale zwykle mam wrażenie, że rozumie znacznie więcej, niż się może wydawać. Tym razem jednak. Co jest, koniku? Zwietrzyłeś coś? Po prostu się zatrzymał. Rozwarł szeroko chrapy i nagle... Bogów, wilki! Nie dalej niż o 100 stóp zobaczyłem wyłaniającą się z lasu watachę. Znać, że dawno już nas zwietrzyły. Podchodziły teraz powoli, bardzo spokojnie. Dało się słyszeć ciche wycie. To przewodnik stada wydawał komendy, to znaczy... Tak myślę, bo zaraz 2 wielkich samców odłączyło się od stada. Jeden zaczął mnie okrążać od południa, a drugi od północy. Nie było już na co czekać. Chwyciłem mocno cugle, szarpnąłem jak oszalały, ale Fural sam doskonale wiedział, co należy robić. Ruszył jak wiatr, ale głodna watacha jakby tylko na to czekała. O dynie, jakie one były prędkie, choć popyski przecież taplały się w śniegu. Uszy postawione wysoko, sierść zjeżona i ten dziki pęd. Głodne są, zarazem. A my wyglądamy akurat na obiad. Pędź, Furalu! Ha! Ha! W las! Prędko! Prędko! I Fural pędził wzdłuż śnieżnej czapy, która zdawałoby się ciągnęła się w nieskończoność. Jednak upragniona linia drzew była coraz bliżej.
Musiało się udać. Na bogów! Ale się nie udało. Druga watacha! Dam się podejść jak warchlak! Cóż było robić? Uciekać nie dało już rady. Wyszarpnąłem miecz z pochwy wiszącej na plecach, a bestie poczuły krew. Szybkie okrążenie i już pierwszy z nich skacze mi do gardła. Fural zrobił zwrot w ostatniej chwili. Wściekły basior nabił się na ostrze klingi, ale nim ten pierwszy upadł na skutą lodem ziemię, dwa kolejne były już w locie. Pierwszy uderzony kopytem Furala upadł, barwiąc śnieg na czerwono. Drugiego udało mi się ciąć, ale niezbyt mocno, bo nie miałem czasu ułożyć ręki. Coś zakłuło mnie w bucie. Odruchowo uderzyłem tam mieczem i odciąłem wilczy łeb. Jednak kolejna z bestii wbiła już zęby w zad konia. Strąciłem go nogą, ale Fural nie panował już nad sobą. Rzucił się do tak wściekłej ucieczki, że wystraszona watacha rozstąpiła się pod jego kopytami. Przerwaliśmy pierścień. Ale teraz to Fural był panem. Poniósł nas w kierunku polany, gdzie niewątpliwie dopadłaby nas śmierć. Nie sposób go było zmusić do posłuszeństwa, mimo iż wędzidło niemal wpijałem mu w gardło. Wycie jak był cicho. Spojrzałem za siebie. Watacha rozrywała na strzępy padłych towarzyszy. Zyskaliśmy więc trochę czasu. Przeszło mi przez myśl, że czas już opanować przestraszonego Furala. Wtedy jednak to zobaczyłem. Ogarnięty ślepą furią, oślepł chyba naprawdę. Być może zresztą zamroczyła go biel śniegu. Tak czy inaczej, pędził wprost ku urwisku. Poprawdzie, choć dziura musiała być bardzo głęboka, to druga strona urwiska zdawała się być blisko. Byłem pewien, że Fural bez problemu przeskoczy nad przepaścią. Ten jednak w końcu dostrzegł zagrożenie i wrył kopyta w śnieg. Za późno. Impet był zbyt wielki. W ostatniej chwili sprężył się i oddał rozpaczliwy skok. Gdzieżby tam jednak? Przednie pęciny zaryły w śnieg. Ten jednak skruszył się pod ciężarem konia i jeźdźca. I runęliśmy w dół. W końcu się zbudziłeś, Torgalu. Tak, zdaje się, cię zowią, czyż nie? To imię powtarzałeś w Malignie. Gdzie? Gdzie jestem? Kim wy jesteście? Gdzie jest... Gdzie na Tora podział się śnieg? Nie wiedziałem, jak długo leżałem bez czucia. Jednak jasne światło oślepiło mnie na moment. Dopiero więc po krótkiej chwili mogłem się przyjrzeć kobietom, które właśnie bez intencji rozbawiłem. A były one w rzeczy samej piękne. Jedna miała włosy czarne, jak skrzydła kruka. Nie, to nie to. Raczej jak skrzydła kruka po zmroku w bezmiesięczną noc. Druga zaś rude, jak pożar samotnego sioła. Zresztą może mi się tylko zdawało. Może to Odyn pomieszał moje zmysły. Przecież powinienem nie żyć. Nim jednak podzieliłem się mymi wątpliwościami, ta o czarnych odezwała się ponownie.
Jestem Ingrid Torgalu. A to moja siostra. Siostra Walkiria. Skądże znowu Torgalu? Siostra Ranhilda. Zatem nie jesteście Walkirian. Co może oznaczać jedno z dwojga albo w oczach Odyna? Nie zasłużyłem na wieczność w Walhali. Albo nie wszystek jeszcze umarłem. Jak przypuszczam, obie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Dość tego, pani. Spadłem... No, z wysoka. Nie mogę być żywy. A jednak zapewniam cię, że bogini Hel, bezlitosna pani śmierci, nie zdaje sobie nawet sprawy, że tu jesteś. Twój koń, Torgalo. To on cię ocalił. Złagodził upadek. Mój koń. Ta. Biedny Fural. Byłeś ciężko ranny. Wyleczyłyśmy cię. Moja wdzięczność nie zna granic, pani. I my się cieszymy. Nie pierwszy to raz spada nam tu dorodny mężczyzna. Prawdziwy rycerz. Nigdy jednak żaden nie przeżył dość długo, byśmy mogły mieć z niego jakikolwiek pożytek. Aż do teraz. No. Silny, młody. Doskonały kandydat na męża. Męża? Dla ciebie? Ależ skąd, głuptasie? Dla nas trzech. No, obawiam się, że nie rozumiem nic. I kim niby jest ta trzecia? Zresztą, o czym ja w ogóle mówię, to na pewno Maligna. Zapewniam cię, że nie. A, jak długo byłem nieprzytomny? Ile dni? Słyszysz, Ingrid? On się pyta, ile dni? Dość tego, siostrą. Trzeba mu w końcu powiedzieć. Co? Powiedzieć co? Rok, Torgalu. Tyle czasu minęło, odkąd postanowiłeś nam złożyć wizytę. Co? Kłamiesz, kobieto. To niemożliwe. A jednak taka jest prawda. Rok już opiekujemy się tobą. Usiadłem na trawie. Była soczysta i miękka. Pachniała. No cóż, pachniała jak trawa. Taka wczesną jesienią. Gdy o świcie wraz z innymi opuszczasz wioskę i idziesz na sianokosy. Ingrid położyła mi w ramieniu dłoń. Nie zareagowałem. Trafiłeś do tajemniczej krainy, Torgalu. Tu czas nie pracuje tak szybko, jak w świecie, z którego pochodzisz. Jest uwięziony jak my wszyscy. Rozumiesz, co chcę ci powiedzieć, Torgalu? Tutaj czas płynie wolniej, a to, co na powierzchni zdaje się być dniem, u nas oznacza rok. Rok, który z nami spędziłeś. To bajki. Co to jest za miejsce? Nie widzę gór, nie widzę lodu, ani śniegu. Nie widzę lasu. To znaczy las widzę, ale inny. Zupełnie inny. Jesteśmy wewnątrz góry, Torgalu. Co zaś do lodu... Spojrzyj ponad siebie. Uniosłem wzrok, że też dopiero teraz. Wysoko ponad głowami wznosiły się pionowe skały. A tam, gdzie zwykle jest niebo, szkliła się lodowa powłoka. Widzisz, Torgalu? Stąd po prostu nie ma wyjścia. Jak to? Nie rozumiem. O, Torgalu. Droga, którą do nas, że ujmę to żartobliwie, wpadłeś, to jedyna brama do naszego świata. Co działa również w drugą stronę. Aby wrócić... Musiałbyś się tam wdrapać. Ale to niemożliwe. Ściany są zupełnie gładkie. I ta lodowa pokrywa. No właśnie. Czyli sam już odpowiedziałeś sobie na swoje własne pytanie. Ale nie martw się. Po cóż miałbyś stąd wychodzić? Spójrz. Jest światło. I ciepło. Są słodkie owoce. I hasająca wśród drzew zwierzyna. No i... My. Chwila.
Jednak skoro jesteśmy pod ziemią, skąd to światło? To promienie twojego słońca. Wściekle napierają na lodowiec, przebijają go, rozpierzchają się na wszystkie strony i powoli, spokojnie opadają na naszą krainę, dając nam i światło, i to przyjemne ciepło. A skąd tak? Dość pytań, Torgalu. Teraz musisz coś dla nas zrobić. A co niby mógłbym zrobić? Co? I podstępnie wepchnęła mnie do wody, niezbyt głębokiej, jak się zaraz okazało. Za co? Ciepłej, jakby wypływała z samego serca wulkanu. Od dawna ci się to należało. Owszem, nie pachniesz dość pięknie jak na pierwszą schadzkę. Ależ ta woda jest... Ciepła, nieprawdaż? Ponieważ ogrzewana jest przez niegasnący płomień strażników świętego drzewa Yggdrasil. A płomień ten nigdy nie zgaśnie, choć nie trzeba go podsycać. Prawie jak nasz płomień. Może twój. Mój trzeba podsycać, i to często. Co tam szepczecie? Nic, nic, Torgalu. Widzisz tamto drzewo? To, które rzuca cień na łąkę. Skosztuj jego owoców. Od razu poczujesz się lepiej. A dlaczego? Cóż to za drzewo? Po prostu drzewo, Torgalu. Lecz to nie ono jest ważne, a ogród, ogrzewany tym samym wiecznym płomieniem, co woda, rodzi owoce dające wieczną młodość. No, prawie wieczną. Bajki, bajki, bajki. Czyżby, Torgalu? Czy nie podobam ci się? Czy moje ciało nie działa na twoją wyobraźnię? A wiesz, że mam już ponad 300 lat? Ranhilda jest nieco młodsza, przyznaję. Owszem, 250 lat. No, sama młodość. Mówiłaś, że jest was trzy. Ach, prawda. Zupełnie zapomniałam o Skadi. To nasza najmłodsza siostra. I gdzie ona jest? Trudno powiedzieć, gdzie się to dziewczynisko schowało. Musisz jej wybaczyć, Torgalu. Skadia jest bardzo nieśmiała. Boi się obcych, a zwłaszcza żywych obcych. Nie ma w tym jednak nic dziwnego. To jeszcze podlotek. Właśnie. Ma zaledwie 150 lat. Tak długo na ciebie czekałyśmy, Torgalu. Zostań z nami, a niczego ci nie zabraknie. Cóż takiego pozostawiasz na zewnątrz? Chłód, nienawiść, wojny i zarazy. Czy możesz tego żałować? Czy możesz odrzucić taki dar? Ten wspaniały ogród i nas. Będziesz miał nas na własność, Torgalu. Wszystkie trzy. Nawet najwspanialsze więzienie to wciąż tylko więzienie. A ja kocham moją wolność. Kocham być w drodze, pokonywać niezmierzone przestrzenie i nie wyrzeknę się tego. Nawet jeśli będę musiał trochę zmarznąć i trochę zgłodnieć. Zaiste, siostro? Charakterny ten nasz Torgal. No tak. Właśnie na takiego czekałyśmy. Idź więc, piękny chłopcze. Drap paznokciami skały, rozkopuj klomby i nurkuj w rzece. Szukaj swego upragnionego świata. Ale i tak nie znajdziesz. Nie znajdziesz, ponieważ twój świat skończył się. A w każdym razie dla ciebie. My, cóż, będziemy czekać. Nie spiesz się nadto. Mamy bardzo dużo czasu. I odeszły. Zostałem sam. Usiadłem na brzegu rzeki, starałem się coś wymyślić. Bez szczególnego powodzenia. Nic z tego wszystkiego nie rozumiałem.
Z tego wszystkiego zacząłem słyszeć jakieś dziwne głosy. Torgalu. Dziwne głosy były coraz bardziej natarczywe. A też na wszelki wypadek rozejrzałem się dookoła. Zobaczyłem gadający krzew. Tak mi się w każdym razie zdawało. Lecz nie do końca jeszcze posiadałem zaufanie do własnych zmysłów. Tu jestem, Torgalu. Nie bój się. Nie, nie podchodź. Usiądź tam, gdzie byłeś i słuchaj. Kto wie, czy moje siostry cię nie śledzą. Lepiej będzie, jeśli się nie dowiedzą, że rozmawiamy. Usiadłem więc z powrotem. Nogi zamoczyłem w ciepłej wodzie. A, więc to ty jesteś Skaria? Mhm. A ty jesteś Torgal. Mhm. Moje siostry, one cię okłamały, Torgalu. Jak to? Chcą cię tu uwięzić i uczynić z ciebie ich niewolnika. Musisz uciekać, słyszysz? Musisz się ratować. Dobrze, ale jak miałbym to zrobić? Ściany są... Ściany są tylko ścianami, Torgalu. I da się je pokonać. Nawet jeśli nie jest to zupełnie bezpiecznie. Ale wierz mi, tu jest dużo bardziej niebezpiecznie, niż ci się wydaje. Ingrid włada potężną magią. Jeśli nie złamie cię urokiem i słodkimi obietnicami, to rzuci na ciebie czar i zmiażdży twą wolę jak kręgosłup zająca. Skąd to wiesz? Dlaczego mi pomagasz, Skadio? Ponieważ ja też jestem tu więźniem. Od zawsze. Ale jestem inna niż one. Chcę zobaczyć niebo i słońce. Najprawdziwsze słońce, nie jego nędzne zastępstwo odbijające się w lodowcu. Sama nie dam rady stąd uciec. Potrzebuję ciebie, twojej siły i odwagi. Masz odwagę, prawda? I siłę. Tak sądzę. Na początek to wystarczy. To co mam zrobić? Tam, dalej, na końcu ogrodu, na zmurszałej skarpie rośnie stara sosna, a spod niej wytryskuje wodospad. Wiesz, gdzie to jest? Nie. Nieważne. Znajdziesz bez problemu. Czekaj tam na mnie o świcie. Ale bądź ostrożny. Gdyby moje siostry się dowiedziały... Nie kłopocz się o to, Skadio. Skadio? Skadio! Jednak już jej nie było. Położyłem się, ale nie spałem. Sam też nie mógłbyś tam zasnąć. Pod tym niebem bez gwiazd i księżyca. Poszedłem nad rzekę i dość szybko odnalazłem miejsce, o którym mówiła dziewczyna. Przysiadłem na polanie i chyba... Chyba się zdrzemnąłem. Mimo wszystko. Zaraz jednak poczułem delikatny dotyk na ramieniu. Zerwałem się z miejsca. Stała przede mną. Na jej ramieniu leżał szary kocur. Jego ślepia wpatrywały się we mnie. Poczułem się nieswojo. Tu jestem, Torgalu. Ależ... Ty jesteś jeszcze dzieckiem. Oho! Czarujący mężczyzna mi się trafił. Czyżbym naprawdę nie wyglądała na moje 150 lat? A, prawda, zapomniałem. Jesteś dobrym człowiekiem, Torgalu. Ale naiwnym. Co takiego? Mam 15 lat. Czyś naprawdę uwierzył, że ludzie mogą żyć tak długo, jak opowiadały me siostry? To tylko chytra sztuczka, by cię tu zatrzymać. Chciały cię omamić obietnicą długowieczności, byś z nimi został. Ale szczerze, to naprawdę uwierzyłeś, że spędziłeś tu rok? Spojrzałem uważnie na tę bezczelną buźkę okolaną niezbyt długimi, jasnymi włosami. Śmiała się ze mnie. Dasz wiarę? Taki podlotek. Chodź, Torgalu. Nie przez przypadek chciałam się z tobą spotkać właśnie tutaj. Widzisz tę grotę pod skarpą? Tak. Tę, z której wypływa woda? Dokładnie tę. To nasza droga ucieczki. Spokojnie. Woda tam nie jest głęboka, a prąd niezbyt wartki. A to coś na twoim ramieniu. Co to jest? W waszym świecie nie ma kotów? Oczywiście, że są. Chodzi mi raczej o to, po co go zabrałaś. Ponieważ Loki to mój przyjaciel. I bez niego nie idę. Czy to jest jasne? Oczywiście, młoda damo. No. W takim razie chodźmy. Zanim... Stójcie! Torgalu, Skadio, czyście oszaleli? Zginiecie tam. Nie wychodźcie z ogrodu.
Jeszcze czego? Szybciej, Torgalu, szybciej! Gdy znajdziemy się w środku, nic już nam nie zrobią. Tam! Widzisz ten ogromny głaz? Zepchnij go. Szybko! Schabię. Nic im nie zrobisz, głupcze! Głaz zaklinuje się w wylocie jaskini. Nie będą nas mogły dogonić. Wszystko przemyślałeś, jak widzę. W niewoli czas niemiłosiernie się dłuży. Prędzej! Prędzej! Czas cię dogonić, Skabio! Zaparłem się z całej siły głaz. Ten jednak runął w dół, gdy tylko go dotknąłem. Sprytna smarkula musiała rozkuć skałę dookoła. Kamień z hukiem spadł ze skały i zablokował wylot jaskini. Teraz nie mamy już wyjścia, Skabio. Tędy nie damy rady wrócić. Świetnie! Zatem w drogę. Za mną! Przez jakiś czas wędrowaliśmy w zupełnych ciemnościach. Miałem jednak wrażenie, że dziewczyna zna drogę. Wsłuchiwałem się więc w odgłos jej kroków i tak podążałem ku nieznanemu. Po jakimś czasie mym oczom ukazała się ogromna jaskinia. Z na wpół zalanej komory dobywały się drażniące gardło opary. Co to znaczy, że czas cię dogoni, Skadio? To znaczy, że za dużo się nasłuchałeś moich siostrzyczek, a za mało mnie, kiedy mówiłam ci, że to wszystko kłamstwa. Chodź! Co to za zapach? Te wyziewy nie są trujące? Z pewnością nie, Torgalu. Tutaj ziemia wsysa wody z lodowca, a tam, kawałek dalej, woda łączy się z gejzerem. Nie możemy tamtędy iść, bo byśmy się ugotowali w tym ukropie. To co teraz robimy? Teraz się wspinamy. Spojrzałem w górę. Ujrzałem ogromny skalny komin. Wprawdzie nieba ponad nim nie było, jednak uwierzyłem, że tędy da się uciec na powierzchnię. Tym bardziej, że skały nie były aż tak gładkie jak w ogrodzie. Zaczęła się mozolna wspinaczka. Wiele razy byłem o krok od upadku w przepaść, jednak za każdym razem jakimś cudem udało mi się znaleźć oparcie dla nogi. Nie było łatwo. Zwłaszcza, że na przytroczonej do mego pasa linie wisiała Skadia. Sprytnie to sobie wymyśliła, ale nie dziwię się. Naprawdę była zbyt młoda i zbyt mało miała siły, by wspinać się tu samodzielnie. Tak czy inaczej, w końcu dotarliśmy do szczytu. Zimno. Jeszcze trochę, Skadio. Jeszcze kilka kroków. Podejmij rękę. Mocno. Mam cię! O, już wszystko dobrze. Cała zmarzłam. Ale udało nam się, zobacz. Zobacz, jesteśmy na górze. Dalej musi być łatwiej. Bo i co innego miałem powiedzieć. Ponad moją głową widać było tylko ogromne lodowe stalaktyty. Jakby jaskinia postawiła przeciwko nam całą swą broń. Trzeba było szukać innej drogi. Nie pomyliłam się co do ciebie, Torgalu. Jesteś naprawdę odważny i silny. Lecz to jeszcze nie koniec wędrówki. Właściwie to najgorsze dopiero przed nami. Co więc nas czeka? Wskazała palcem. Mój wzrok przyzwyczaił się już do półmroku. Ujrzałem więc plątaninę lodowych nacieków. Setki, może tysiące. Jak miałbym na tora znaleźć wśród nich drogę? Lodowy labirynt. Oto, co nas czeka. Tę wędrówkę, nawet jeśli odbyła się tylko w mojej głowie, zapamiętam do końca życia. Wszędzie tylko lód. Zimno. Ślisko. I straszno. Niektóre połacie były tak gładkie, że można się było w nich przejrzeć, jak w zwierciadle. Inne odbijały tajemnicze promyki światła. Tajemnicze, bo nie wiadomo skąd pochodzące. Ale skąd by nie pochodziły, to odbijając się w lodowej tafli, oślepiały jak najprawdziwsze słońce. Trudno było tak iść, będąc na poły ślepym, gdy pod nogami lód i głębokie przepaście. I wtedy... Wtedy to zrozumiałem. Tak. To przecież jest Nilfhel. Lodowe piekło, gdzie trafiają potępieńcy. Czyli jednak zginąłem, wpadając w przepaść. Wszystko aż nazbyt się zgadzało. By mogła być mowa o pomyłce. Prawie wszystko.
Zimno mi, Torgalu. Chcę stąd wyjść. Mnie też jest zimno, Skadio. A w dodatku błądzimy tu przez cały dzień. Jeśli nie wyjdziemy przed zmrokiem, zamarzniemy. O nie, tylko nie to. Tak bardzo chcę zobaczyć słońce. Musimy zdążyć przed zmrokiem. Musimy, słyszysz? Chcę je ujrzeć jeszcze dziś. Dobrze. Uspokój się, dziewczyno. Spójrz, Torgalu. Czy widzisz to, co ja? Co takiego? To słońce. Słońce. Patrz, to słońce. No i właściwie to faktycznie było słońce. Tyle, że wciąż skryte za lodową kopułą. A jednak poczułem radość. To znaczyło, że nam się udało. Byliśmy tuż pod powierzchnią. O Torze, gdybym tylko mógł mieć twój młot, potężny Mjolnir, rozniósłbym tę przeklętą skorupę w pył. Słońce jest takie piękne, takie kolorowe. To tylko odbicie mienie jaskinie kolorami tęczy. Uspokój się, Skadio. Niedługo ujrzysz swoje słońce. Teraz jednak trzeba nam się skupić. Albo znajdziemy drogę, albo zostaniemy tu na zawsze. Zostaniemy tu na zawsze, Torgalu. Nie znajdziemy wyjścia z labiryntu. Nikt nie mógłby tego dokonać. I wtedy właśnie zdałem sobie sprawę, że to nieprawda. Że doskonały przewodnik jest z nami od samego początku. Tylko nie potrafiłem tego dostrzec. Ach, głupiec ze mnie. Skadio, chyba będziemy potrzebowali pomocy twojego kota. Lokiego? Tak. Podała mi zwierzę. Co ciekawe, kocur wyglądał, jakby zupełnie nie zmarzł. Szybko odłamałem końcówkę niewielkiego stalagmitu i rozdarłem kotu skórę na karku. Ty podły! Ty! Uspokój się! Zraniony kot instynktownie rzuca się do ucieczki, a ucieka zawsze do wyjścia. Szybko, nie możemy go zgubić! Pobiegliśmy śladem zwierzęcia. Rana była dość głęboka, chyba nawet głębsza niż planowałem. Przeklęte, zmarznięte dłonie, jednak krwawy ślad był wyraźny. I to było najważniejsze. Biedny Loki! Jak mogłeś? Nic mu nie będzie, a my ocalimy życie. Mam nadzieję. I zobaczy słońce? Być może. Jeszcze się nie ściemniło. A jeśli on zdechnie, zanim trafi do wyjścia? Za mocno go pchnąłeś tym... Czujesz to? Co? Co takiego? To. Nic nie czuję. No pewnie. Przecież nie możesz tego znać, ale skup się. Ten przyjemny chłód na policzkach, czujesz? To powie wiatru, czujesz? Czy to oznacza... Tak! Rzuciłem się do przodu, nieomal tratując ostatnie stalagmity i stalaktyty i wszystkie inne piekielne wynalazki lodowego labiryntu. Jeszcze krok, jeszcze dwa. Za załomem skalnym znajdowało się pomieszczenie, bardzo jasne. Zbyt jasne, jak na błądzące w lodzie zagubione promienie słońca. Tam musiało być wyjście. I było. Wybiegliśmy na zewnątrz. Ujrzałem śnieg i drzewa. I śnieg na drzewach. Słońce. Widzę słońce. Nareszcie, Torgalu. Ach, nareszcie. I niebo. Prawdziwe, niebieskie niebo. Jest piękne. Torgalu, dziękuję. Do usług. Gdyby nie ty... Jestem zmęczona. Możemy rozpalić ogień? Tylko najpierw poszukajmy Lokiego. Nie, sam się znajdzie. Chodźmy na skraj lasu. Tam najbezpieczniej będzie przenocować. I tak zrobiliśmy. Znalazłem miejsce do snu, nic szczególnego, ale osłonięte od wiatru i śniegu, a jednocześnie dość dobrze chroniące przed dziką zwierzyną. Z rosnących opodal świerków zerwałem kilka gałęzi. Wraz z moim płaszczem z renifera tworzyły zupełnie wygodne posłanie. Torgalu, zabierzesz mnie do swojej wioski
Ach, jeśli tylko ją odnajdę w tym śniegu. Och, to cudownie. Poznam ludzi. Na pewno tam tańczycie, prawda? Podobno taniec jest taki cudowny. Siostry mi mówiły. Śpi, śpi już, dziecko. Zasnęła. I ja również. Odyn jedynie wie, jak długo nie zaznałem snu. Ja bowiem zupełnie utraciłem już rachubę czasu. Być może dlatego właśnie sen mój był kamienny. I zbudziły mnie dopiero poranne promienie słońca, przyjemnie łaskoczące w policzek. Nie, się cudownie spało. A tobie, Skadia? Jednak ona jeszcze nie wstała. Widać wysiłek, jaki musiała włożyć w ucieczkę, wyczerpał ją zupełnie. Podsyciłem przygasający ogień i postanowiłem upolować jakiegoś zająca na śniadanie. Nie chciałem się jednak oddalać bez uprzedzenia. Co by sobie pomyślała Skadia, gdyby obudziła się i nie została mnie przy sobie? Sama, w nowym wielkim świecie. Pochyliłem się nad nią. Cała była zawinięta w mój płaszcz. Widać, w nocy musiało być jej bardzo zimno. Delikatnie dotknąłem jej ramienia. Skadio. Skadio, zbudź się. Czas poznawać świat. Skadio. Odskoczyłem gwałtownie. Na posłaniu ze świerkowych gałęzi, zawinięte w mój płaszcz, leżało ciało starej kobiety. Bardzo starej. Zapewne 150-letniej. Ukryłem twarz w dłoniach. Pod palcami wyczułem zarost. Bardzo długi zarost. A więc Ingrid nie kłamała. A ty nie chciałaś jej wierzyć, a może wierzyłaś. Może nawet wiedziałaś, że ma rację. I poświęciłaś wszystko, by choć przez chwilę móc zobaczyć słońce. Na bogów, teraz już wiem, dlaczego tak śpieszno ci było zobaczyć je przed zmrokiem. Żegnaj. Żegnaj, dziecko. I wyżegnaj ci Ingrid i Ranhildo. Oby los przywiódł wam wreszcie męża na całą wieczność. Hierulfie! Co? Obudź się. Tak. Może kto chce żyć?